Podejdźmy tam. Proszę bardzo. Nikt nie umiałby tak przez telefon powiedzieć, ile się Państwo zbliżają, ile z tego. Nikt, my przede wszystkim tutaj 240 metrów, jestem prezesem. My się nie zgadzamy, był projekt, żeby zburzyć tutaj i wybudować na tej stronie drzwi lub z tyłu. No mamy tutaj drzwi, mamy dzierżawce, mamy z tego zyski i my się na razie na tą chwilę nie godzimy. Mur zaporowy jest bardzo pilny. Mamy dojście na dowóz, ten cały teren jest nasz i zabierając nam, na dole mamy dzierżawcę, który tak samo swoje zdanie może powiedzieć, zwłaszcza chodzi o drogę wyjazdową stąd. No jest multum problemów. Rada Nadzorcza też tutaj jest, pani pełnomocnik. Wszyscy po prostu twierdzimy, że można to inaczej rozwiązać. Nie w ten sposób, żeby zabierać nam tyle gruntu. Pamiętam, jedno rozwiązanie zapewniało Państwu normatywny dostęp do budynku, wybudowanie pochylni wraz z pozostawieniem drzwi, bo pochylnia byłaby na tej ścianie i na tej i wejście do budynku zostałoby bez zmian. Bo macie Państwo zgodnie z przepisami zrobiony dostęp do budynku, zarówno dla osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. W tej chwili te niestety normy nie są zachowane, więc naszym zdaniem rozwiązanie, które proponujemy, nie tylko utrzymuje stan obecny w sensie dostępu do budynku, ale jeszcze poprawia komfort dostępu. Jak się mamy traktować po partnersku i mamy jakieś ustępstwa robić, to każda strona musi zrobić trochę ustępstw. A nie tak, że jedna strona ciągle się gimnastykuje, przedstawia kolejne warianty, a druga strona mówi tylko nie. A jak pytamy, no to jak? No to jest cisza. Przepraszam, ale my musimy dokładnie znać ten wariant, bo ja nie wiem, czy będziecie zabierać mi część gruntu, czy nie, a zbliżając się do tego budynku, my rzeczywiście przybliżamy się drogą do tego wejścia, musimy częściowo wyruszyć schody, więc proponujemy rozwiązanie zamienne, tak żeby Państwo ten dostęp utrzymali. I oczywiście to dla nas jest oczywiste, jak likwidujemy dostęp z jednej strony, to musimy Państwu zapewnić i w środkach, które będą zabezpieczone na przebudowę skrzyżowania, musimy również zabezpieczyć to, żeby odbudować tutaj dostęp. Więc dla nas to jest oczywiste. No dostęp plus przede wszystkim jest ten mur zaporowy bardzo istotny tutaj. A według, nie wiem jak tam jest według projektu, to jest jedna sprawa. No i ta droga, która nie jest, prawda, pan Zbyszek mieszka z tyłu, też nie dograna w całości. No i my tracimy tak samo miejsca parkingowe. Natężenie na drodze wojewódzkiej to jest blisko 8 tysięcy pojazdów na dobę. Jeżeli byśmy nie wykonali w taki sposób, jak Państwo proponujecie lewo skrętu, ta droga by stanęła, bo jeden samochód skręcający w lewo zablokowałby cały ciąg drogi wojewódzkiej i nie ma takiej możliwości. My odpowiadamy jako zarząd dróg wojewódzkich za płynność i za bezpieczeństwo tego skrzyżowania. Ale przecież jak pani ma 3 metry, przecież pani wjeżdża do drzwi, pani Artur wjeżdża, to pani nie wjeżdża samochodem. No do końca nie, ale tam na początku. Czyli tam pani ma 3 metry, także pani nie może wjechać. Czyli dostęp mamy zapewniony do strony piwnicznej, jak i działalności gospodarczej. Okej. Chcemy doprowadzić sprawę do końca, więc zaproponowaliśmy dwa rozwiązania. Jedno z nich to, tak jak Państwu powiedziałam, to jest pochylnia, która rozwiązuje dostęp do budynku zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i z pełnosprawnością, bo mogą po niej chodzić, ale nie będzie wtedy schodów żadnych. Można takie dwa schodki. A tutaj jest ta pochylnia. Ona wychodzi na ten tutaj 4 metry, musiała pani od krawę od narożnika. Nie schody, tylko po takim czymś. Tu pochylnia, a tu ma pani schody. A tutaj do chodnika byśmy wtedy. Tutaj są dwa schody na to pochylnie. Bo wysokościowo wtedy jest możliwość dostępu i dla osób niepełnosprawnych i dla tych, którzy nie chcą odchodzić. 8 metrów pochylnia, 4 metry.